Witam serdecznie. Pokażę, jak położyć szablon kolorowy. To jest wieczko od skrzynki na wino. Wcześniej już sobie przygotowałam. Położyłam szablon przy pomocy szpachli, także jest wypukły. Potem pomalowałam kolorem kamienna grota, na to bawełna i już przeszlifowałam. Teraz pokażę, jak położyć kolorowe szablony. To już wygląda całkiem ładnie i mogłoby zostać. Ale chcę pokazać coś innego. To jest szablon przygotowany na trzy kolorowe warstwy. Każda z tych kosteczek można pomalować w innym kolorze. Przykładam szablon i zaczynam aplikować pierwszy kolor. Położę również kamienna grota. Takie szablony to jest również okazja, żeby wykorzystać wzorniki kolorów. Niedużo farby potrzeba, więc całkiem spokojnie można do tego wykorzystać. Zabieram farbę, wyciskam na kawałku papieru lub deseczki i aplikuję pierwszy kolor. Do nakładania szablonów używamy jak najbardziej gęstą farbę. Jeżeli rozcieńczymy, to będzie nam to obciekać. Natomiast im gęściejsza, tym lepsza. Tak, kosteczka po kosteczce nakładam pierwszy kolor. Ponieważ tutaj te elementy są wypukłe, więc jest łatwiej nakładać i nie muszę za każdym razem myć, ale nie radzę całości. W ten sposób pokrywać, jednak od czasu do czasu dobrze jest szablon umyć. Pójdę umyć i będę nakładać dalej. Pierwszy kolor położony. Szablon umyty, gąbeczka też. I będę aplikować teraz następny kolor. Przykładam szablon. Drugi kolor to będzie szary świt. Thank you.
to nie będę nakładać dalej. Pójdę najpierw umyć szablon. Drugi kolor położony. I pora na trzeci. I przykładamy trzeci kwadracik. Użyję tutaj koloru sprany jeans. Tak każdy kwadracik po kolor. I umyję szablon. Wszystkie trzy kolory są już położone. Teraz dla wyrównania jeszcze można leciutko przetrzeć papierem ściernym. Przy okazji można gdzieniegdzie, jeżeli powstały zacieki, to właśnie papierem to wyszlifować. Odpylić. Następnego dnia wystarczy zawyskować i skrzyneczka nowina jest gotowa. Skrzyneczkę wcześniej pomalowałam, poprzecierałam. Do tego zamknięcie.